Witajcie serdecznie, z tej strony Smabik the Player, a to jest czwarty odcinek z gry LEGO Piraci z Karaibów, gra wideo. No i tak, a więc dobrze, i mamy chyba misję, tak, mamy już misję czwartą, a więc powoli kończymy rozdział piąty, może w tym odcinku, a jeżeli nie w tym, to już na pewno na następnym. A więc dobrze, rozdział czwarty, Nora Przemytników. Zaczynamy oczywiście. Po tym krótkim wczytywaniu. Krótkim? No trochę nie. A dobrze, poczekamy i zagramy. Jeszcze dodam, jakby mi się w tym odcinku dało wykonać dwie misje, to bym skończył pierwszą część. To byłoby w sumie nawet fajnie, ale zobaczymy, jak to będzie. Okej, już. No i dobrze, jesteśmy na bezludnej wyspie, można powiedzieć. Chociaż tam statek już jeden jest. No dobrze, no jest tutaj nasz Jack Sparrow i oczywiście Elizabeth. A więc dobrze, ma jakiś domek z piasku do zbudowania, więc go budujemy. Dekiny pływają, o ludzie, jak tu niebezpiecznie. No niestety. A więc dobrze, tu mam jeszcze kompas do wzięcia, więc sobie zobaczmy od razu. I no jeszcze raz. I jest pierwsza rzecz, tylko to tu? Nie, to prowadzi mnie tam. Trzeba jeszcze poszukać, ach ja, to jest chyba to, tak, to jest chyba to, bo tu jakaś butelka właśnie leży, więc dobrze, 1 na 8, a tu jeszcze przy okazji jakbyśmy mieli łopatę, byśmy mogli wykopać mini zestaw, ale niestety jej nie mamy, no i cóż, nic nie poradzę. Okej, może teraz to jest gdzieś tam daleko, w wodzie nawet, a więc to zostawiamy. To jest tam, a to jest też tam, na pewno? Bo tu mam takiego właśnie. Dobrze, mniejsza z tym. Idę tam, właśnie tam. I ja... O, patrzcie ludzie, małpa ma łopatę. Małpa ma łopatę. I mnie to cieszy. Okej, ale to za chwilę. Chodź małpa jedna. Ta, na drzewo się schowaj. Na drzewo, a ja cię z tego drzewa ściągnę. Proszę, jeszcze chcesz się ze mną bawić? Nie ma tak fajnie. Okej, gdzie ty jesteś, chytra małpo? Banana chcesz? Chcesz banana? I wtedy, dasz mi tego. Da mi łopatę. No niech będzie. Spróbuję dla ciebie go zdobyć, lecz nie wiem, czy mi się uda. Nie obiecuję, lecz spróbuję. Tak, no i mam 2 na 8 w kompasie. A jeszcze tutaj teraz tylko banana ściągnąć. No i mamy łopatę. Haha, mamy łopatę. I teraz salmiana. Znaczy mam banana. A teraz mamy łopatę. No i się cieszę bardzo. Proszę bardzo, bo to małpy nie mogą sobie wejść na drzewo i sobie nazywać bananów. No chyba widocznie nie. Nurkuj Jack! Proszę, niebieska moneta, jak się cieszę. Dobrze, że ja płynę? Dobrze, dobrze. I możemy sobie tutaj wykopać teraz. I mamy mini zestaw, więc bardzo dobrze. Ta łopata służy nam chyba do czegoś innego, tak mi się wydaje. Ale mini zestaw zawsze się i tak przyda, więc... Znaczy, przyda się. No dobrze, fajnie, że go mamy. I mam jakiś chyba jeszcze stateczek do zbudowania, tylko budujemy. Okej, tylko płynie dalej. I tak, co tutaj zbudować? Co tutaj można zrobić? Okej, powiedzmy, że wziąłem ten zamek z piasku. No i idę. Idę tam. Tylko nie wiem, czy to jest daleko, czy blisko. Jak na razie blisko. Okej, czyli mamy 3 na 8. Cieszę się. O, mogę nawet go zbudować. Jak fajnie. I do tego służyła mi łopata. Aha. Znaczy może. Ale chyba raczej też do tego. Może nie całkiem, ale na pewno tak. Dobra. Więc budujemy. Znaczy kopiemy na razie. A teraz mogę budować, świetnie. Wow, ale wielki zamek z piasku. Tak się buduje zamki? No niech będzie, powiedzmy. Jeszcze kasa jest w środku. Czemu w środku? Jak mam ją wziąć? No. O, chwila. Aż, nie mam tego małego. O, proszę, bardzo akurat by się to dla niego nadało. No ale cóż, ja poradzę. No nic, dobra.
A więc to mam położyć tutaj. Wow! Ale się nanosiłem. Ładnie. No i musimy ogólnie zrobić ognisko, tak? Chyba tak. Rozpalić ognisko znaczy, ale to za moment. Jeszcze podbieram te rzeczy z kompasu, bo jak widzicie, sporo tutaj ich leży. Tak, to jest w wodzie czy gdzie? Ha, tutaj, no proszę, jeszcze lepiej. Mam jakąś czaszkę, powiedzmy, albo jakiegoś, to jest... Wow, kiedy czak poleciałeś? Albo jakiegoś kokosa, czy coś w tym stylu, więc dobrze. Może wejdę na drzewo, tak sobie myślę, może coś tutaj będzie. Ale chyba za bardzo nie widać nic. A więc bierzemy jeszcze raz Jacka i kompas i idziemy po to. O proszę. Cały czas muszę się wracać, a nie cofać. Znaczy no. Okej, jest pierwsza część. I teraz mam iść tam. Aha, tak jest sprytne. No dobrze. Trzeba to trzeba. A już na... A to jest chyba nam potrzebne ogólnie do zrobienia misji. Tak, to jest nam potrzebne. Bez tego by się chyba nie udało. Tak coś mi się wydaje. Ale dobrze, 6 na 8. Wow! Mogę sobie wykopać. O kurczę, to ja w ogóle kopię. Wow. Zaraz się zobaczy. Chyba. I jeszcze mam chyba jedną rzecz, jeżeli się nie mylę. Tak, jest to jakaś katapulta, która jest gdzieś tam. Czy uda się ją wziąć, czy jest w wodzie? Mam nadzieję, że się uda, ale jak widzicie, jest chyba po drugiej stronie wyspy. Chyba tak. Jo, chyba tak, chyba jest po drugiej stronie wyspy, jeszcze mnie zjadł rekin, a więc niedobrze. Nawet bardzo niedobrze, ale dobrze, w takim razie, ale dobrze. W takim razie idę tutaj, może coś uderzyć. O, proszę bardzo, jestem w podziemiach jakichś. No i zobaczymy, mogę, co tutaj w ogóle jest. Mam to dać tu, o. I buduje się nam most, znaczy wyciąga się nam most. Tak, wyciągnął nam się most. Ale chyba nie całkiem coś mi się wydaje, więc... A więc dobrze. A jeszcze mogę, aha, teraz chyba już skończyłem. Dobra. Z tymi dynamitami pewnie jakoś da się je dospać, czy coś w tym stylu, o dobrze. Popatrzcie, tu mamy ogólnie dużo mont, których żadnych nie biorę, nie akurat, ale nie wiem czemu, ale mniejsza z tym. O, patrzcie, tu potrzebuję jakąś beczkę chyba, coś w tym stylu, bo inaczej chyba tam nie wejdę, bo się uduszę. Tak, a więc dobra. O, tam coś też jest, ale to teraz mniejsza z tym. W skrzynkach też nic nie ma, tylko kasa oczywiście. A więc dobrze, biorę Elizabeth i ciągnę za sznurki. Jeden i drugi i most gotowy. Gotowy, tak mi się chociaż wydaje. No tak, most gotowy. Tutaj też coś jest. Mam skoczyć? Tak, miałem skoczyć, a więc dobrze. I jeszcze teraz trzeba znowu coś zrobić. Chyba mam podejść tutaj. Znaczy raczej na pewno. A nie, tu potrzebuję miecz. No czemu ty nie masz mieczy? Jack, rzuć mi jakiś miecz. Oczywiście nie rzuć. Dobrze, może tutaj w tych skrzyniach będzie coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy, ale jak sami widzicie, oni tylko piją. Piwo. Okej, mogę wziąć to coś? Nie mogę? Czemu? O, jeszcze da się dobić. Ładnie. Fajnie. Ale mi nie o to chodzi, ja chcę jakiś mieczyk dobry lub coś w tym stylu. Znaczy dobry mieczyk, tu nie ma mieczy dobrych, tylko miecza ogólnie. Ale dobrze, jeszcze coś, chyba już wszystko. Znaczy tutaj wyniszczyłem, a więc idę dalej. Tutaj, o, patrzcie. A, myślałem, że coś tutaj jest, ale nie za bardzo. Jakaś kasa, jeszcze mam jednego szkieleta, więc liczę na ciebie, gościu, że ty coś masz w sobie ukrytego. No i chyba tak jest, ale za chwilę zobaczymy. Znacie tylko ta kotwica. A tam... O, patrz, patrz, jest! Dziękuję, goście, dziękuję, rzuciłeś nam jakąś potrzebną rzecz. Aha, myślałem, że będę musiał tam aktywować, jakoś mieczyk zdobyć, ale na szczęście nie. Tutaj nam Jack przyjdzie i teraz mogę nim właśnie uruchomić to coś, co tam jest. A więc dobrze, jeszcze to mogę zniszczyć, tak? O, właśnie. I dobrze, aktywujemy. I jest wyjście na... zewnątrz. O. Nie, nie wiem, czy to jest... Aj, no Jacku. Jack spadł. Dobra. No i mamy drabinę. I to chyba... tyle. Tak mi się wydaje. O, proszę. Wow, minął dzień i mamy noc. I mam iść za mapą, jeżeli się nie mylę. A więc dobrze, mapy dobrze nas zawsze prowadzą. Okej, okay, i tu jeszcze... A, tego już nie mogę wziąć. Tu jeszcze mam jakąś jedną rzecz, ale ona jest gdzieś tam. Aha, czyli tam idę. Przy okazji od razu. A, to jest tam daleko, więc dobrze, idziemy tam sobie.
I popatrzcie, tu coś jest do aktywowania, ale... Aha, aha, to jest chyba nawet to, tak, to jest to. Czyli to przy okazji się samo zrobi z mieczami, tak? A nie wiem, ale okej, chyba się udało. Wow, interesujący obiekt. Patrz się i śledź. Chyba o to chodzi, tak? To jest interesujące? Możliwe. On zaraz mnie namierzy, tak coś mi się wydaje. No ale może nie. O, udało się. No i popatrzcie, ja myślę, że to już będzie koniec misji. W wcześniejszym stylu, a to jeszcze jednak nie musimy teraz jakby w sygnał po prostu znaleźć tak jakby w wcześniejszym stylu, ale dobrze, dobrze, niech tak będzie. Mogę to zdobyć, o popatrzcie, mogę to zdobyć, ale faza, będzie 8 na 8 rzeczy. Jacie, jak się uda, ale raczej się uda, bo przecież mam pokazane gdzie jest, to idę. O, jest, nie, to jeszcze nie to, ale popatrzcie, będzie 8 na 8 znalezionych rzeczy z kompasu, więc się cieszę. No jest 8 na 8, nic tu nie ma, żeby na przykład kopać, chyba nie, ale jest 8 na 8, więc się cieszę. I tak, mogę sobie teraz skoczyć tutaj na lewo. O, spadłem oczywiście. Dobra, tu mogę doskoczyć, nie za bardzo, tu mogę, o tu mogę. No oczywiście źle. Jeszcze raz. Tu, tu, tu. Dobra, mniejsza z tym. Może się uda tutaj. O, chwila. A co, nie mogłem tak od razu sobie wejść? Powiedzmy, że nie. Okej, okay, to się chyba, to trzeba chyba zniszczyć jakimś, czymś innym. Znaczy jakąś bombą czy coś w tym stylu. Więc dobrze, pójdę sobie teraz tutaj. O. A tu mam przejście na tamten, na tamto wcześniejsze miejsce. Teraz, teraz jest, wcześniej go nie było. Okej, okay, fajnie. Ale tu chyba nic nie muszę robić, tylko iść po prostu gdzieś tam na prawo, coś tak sądzę. Ale jak coś, to się wrócimy za chwilę. O, popatrzcie. Tutaj coś mamy, fajnie. Mogę to budować? Nie. To nie, bez łaski. A może teraz jak to zniszczę, jeszcze będę mógł... O, chyba teraz mogę. O, teraz mogę coś zbudować. Chyba dzieje się na dwie części, tak myślę, a tu jest właśnie druga. O, proszę bardzo, teraz to mogę. Teraz to oczywiście mogę. I tutaj jakaś katapulta, jak widzicie. No i teraz zaliczyło 8 na 8, fajnie. Wow, a czemu to by zniknęło tak? Dobrze, może być, jakiś mam stateczek jeszcze. Ta mapa nas prowadzi. Ta mapa jest fajniejsza niż ta, co w poprzednim odcinku była. Dobrze. I to jest co? Wow, a już kapuję. Musimy to taki kawał nieść? A da się w ogóle? A to tutaj, dobra. To może tak być. Nie wiem, jakoś to teraz odpalić, co nie? Tylko jak? Może jeszcze tu coś... O, jeszcze tu coś mamy. Dobrze. Może teraz to zadziała. Nie wiem, zobaczymy. O, proszę bardzo. No i działa. Mamy tam teraz drugie, nie wiem, drzewo, powiedzmy. I jeszcze jedno nam zostało do zdobycia. I potem tym czymś się dospalimy to. Więc może właśnie jest to tutaj. O, nawet chyba było trzeba iść. Takie sprytne. Dobrze. A więc bardzo, bardzo dobrze. Tu mogę coś budować, tak? Tak, coś mogę budować. Aha, odbicie światła, okej. I to leci tam, 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 tam. I dalej. Zabije mnie to? O, nawet to na mnie nie działa. Czemu? Czemu nic na mnie nie działa? Okej, więc idziemy tu. Puść tego. O, właśnie. Aha, kapuję. Na początku czy może to trzeba? O, właśnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O.
I teraz to tak, o, proszę bardzo. I kolejne rzeczy wybuchają, a więc o to chodziło z tym. Fajnie, fajnie pomyślane. I mogę iść dalej, chyba już tutaj wszystko, a może jeszcze nie, zobaczymy. Może tu będę miał kolejne takie rzeczy, nie? Tak, mam tutaj kolejne światło, więc teraz mamy jechać chyba w drugą stronę, coś mi się wydaje. A mianowicie... O, właśnie tam, gdzie było przed chwilą. Tak, coś tutaj się zrobiło, coś się zrobiło, coś się dzieje. I tu mamy, proszę bardzo, ja cię kręcę. Wow, nie czytuję. O, a to jakaś postać. A tu mamy właśnie drzewo. I muszę iść na piechotę. A chwila, tak mi razie zobaczę jeszcze co tutaj jest. Jak już jestem, okej, tu mamy jakieś sweczuszki oczywiście. Oraz coś, co trzeba wysalić na przykład, ale oczywiście nie mam bomb. Bo jak żeby inaczej. No okej, mogę się w takim razie wracać. Mam 37 tysięcy mol, całkiem ładny wynik, nie powiem, że nie. I idziemy, tylko... Aha, tu jest winda. Aha, tu jest taka winda, fajnie. O, ale to... O. Aha. Ogień pole... Znaczy, ta deska poleciała. A przy okazji mamy takie właśnie coś. I teraz możemy jeszcze chyba już ostatnia rzecz do aktywowania, tak mi się wydaje. O. I jak wejdę na górę, to już pewnie się ten... Pewnie ogień... będzie w stronę ogniska szedł. A więc dobrze, idziemy, chyba tylko tu jest wyjście. Chyba tak, mniejsza z tym. I jestem na górze. Jakieś kokosy. Aha, ja tutaj wyszedłem. Nie, tutaj wyszedł, wyszła deska. Ja muszę po prostu tam zajść teraz, więc idziemy. Chyba mogę tak normalnie, tak? Tak, mogę tak normalnie. Tylko trzeba wejść, znaczy trzeba nie spać. No właśnie, trzeba wejść nawet. Elizabeth, dziękuję, ty to jesteś super. A chwila. Moment. Podwójny skok. I monetę sobie wezmę, jak o na przykład jedną. Zawsze co? Zawsze jedna moneta w górę. I tak, to kładziemy tu. I bierzemy jeszcze jedno, które jest chyba tutaj, gdzieś po lewej, tak? Tak, mamy teraz drugie. Znaczy już jakby trzecie, bo jedno już dawno aktywowane. Znaczy jakby już położone. I dobrze. Już mam ponad 50% kasy, ale już coś mi się wydaje, że więcej nie zdobędę. Ale zobaczymy. Nie no, już pewnie koniec misji, tak mi się coś wydaje też. Okej, ale mniejsza z tym. Już się ognisko patrzę, tylko desiak trzeba dorzucić. Jeszcze raz i udało się. Chyba, tak. No i proszę bardzo, nora przemytników została właśnie wykonana. No to wstawcie, nowe postacie to Elizabeth Bielizna i tylko tyle. Stają na 63%. 65! No tak blisko byłem. I cóż, prawie 40 tysięcy monet do skarbca naszego już idzie. I mamy 2473 730, znaczy. I 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Jest! Haha. I chyba mam jeden mini zestaw. Dużo nam to nie mówi, ale zawsze coś. Złoty klocek, 4 za ukończenie poziomu i 5 za kompas w całości, a więc pierwszy raz dwa klocki na raz dostałem, a więc ja się cieszę. I w tym momencie się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.